Drodzy, witajcie w kolejnym poradniku przygotowywanym razem z HS Arena. Tym razem mam dla Was kolejną talię do omówienia, kolejną z tych, które najczęściej spotykamy w grach rankingowych już od dość długiego czasu, a mowa o Handlocku, czyli kontrolnej talii dla czarnoksiężnika. Talia opiera się w zasadzie na olbrzymach, również mamy dużo czarów, które pozwalają nam czyścić stół. Głównie dobieramy karty, wykorzystujemy to, że mamy dużo opcji na ręku i że dobieranie kart wspomaga naszych stronników, takich jak Smokowiec Zmierzchu czy Górski Olbrzym. Również to, że jakby sami zadajemy sobie obrażenia, pozwala nam zagrać szybciej Molten Gianty. Do tego mamy parę prowokacji, mamy też Leroya, mamy beztwarzowego manipulatora w ramach naszych kart kończących grę oraz jakby wiele innych opcji, które pozwalają nam postawić dużą ilość tauntów, postawić takich sterników, z którymi nasz przeciwnik nie będzie sobie w stanie poradzić, a całkiem przy okazji czyścić to, co on zagra przy pomocy takich kart, jak chociażby Hellfire czy Shadow Flame. W pierwszej części planuję pokazać Wam kilka przykładowych pojedynków. Jedna z widzek i moich znajomych zgodziła się zagrać ze mną parę gier. Najpierw właśnie Handlockiem, czyli takim powiedzmy Mirror, Handlock kontra Handlock. Natomiast w kolejnej grze będzie grała Zo, czyli tą agresywną talią dla Warlocka. Przy okazji będziecie mieli szansę się z nią zapoznać, jeżeli nie zdarzyło Wam się jeszcze na nią trafić, co jest dość wątpliwe, no ale zawsze jest taka opcja. Natomiast zobaczymy, jak sprawuje się moja talia, moja wersja dla Handlocka przeciwko właśnie taliom kontrolnym i taliom agresywnym. Także mam nadzieję, że spodoba Wam się to. Niestety nie jest to zbyt tania talia, więc dla takich zupełnie początkujących graczy może być dość ciężko ją złożyć. Natomiast ci, którzy grają już troszeczkę więcej, myślę, że będą mieli większą część kart i nie będą mieli jakiegoś super problemu ze złożeniem tego właśnie deku dla czarnoksiężnika. Także zapraszam Was w pierwszej części do pojedynku, w drugiej omówimy sobie karta po karcie i powiem troszkę więcej, jak ta talia tak dokładnie działa. No i przechodzimy do pierwszego przykładowego pojedynku. Tutaj w testowaniu Handlocka pomoże mi jedna z widzek, które dodałem do list znajomych, która dość dużo grała Handlockiem wcześniej właśnie. No i też ma talię Zo, także będziemy mogli przetestować mojego Handlocka versus Mirror i versus talię agresywną. Tutaj te trzy karty nie są nam zupełnie potrzebne. Polujemy na Twilight Drake'a. No i w sumie Olbrzym też się ewentualnie przyda. Generalnie rzecz biorąc, grając Handlockiem właśnie, 90% przypadków chcecie polować w swojej startowej ręce właśnie na Górskiego Olbrzyma, ewentualnie na Smokowca Zmierzchu, dlatego że to są karty, które będziecie mogli zagrać już w czwartej turze i w ten sposób zbudować sobie przewagę na stole. Jak widzicie, tap, 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 tap. Teraz przyjdzie moja czwarta tura, będę mógł wystawić sobie Olbrzyma akurat za 4 many. Chyba że ona zdecyduje się na... No, Watcher, okej. Okay. No i mamy jakąś tam przewagę na stole, natomiast jeżeli wiemy, że gramy przeciwko talii agresywnej, to na pewno chcemy mieć Shadow Flame, ewentualnie Hellfire w naszej ręce startowej. Tutaj akurat mamy opcję, żeby przemielić sobie tę kartę, że tak powiem. Podleczymy sobie tego Olbrzyma, żeby nie zginął od Shadow Flame rzuconego na Ancient Watchera i w ten sposób jakby mamy już jakąś tam kontrolę nad stołem. Oczywiście Mortal Coile są tylko i wyłącznie po to, żeby dobijać
tych stronników, którzy akurat mają jeden życia i dobierać sobie karty, dlatego że handlock, cała jakby idea handlocka polega właśnie na dobieraniu kart. Teraz w zasadzie mamy dwie opcje, jak się tego pozbyć. Możemy użyć Siphon Soul, albo ewentualnie zaatakować przeciwnika za 8 i użyć Shadow Flame, które skosi obydwu tych stronników. Myślę, że to może być lepsza opcja. Chociaż tak naprawdę nie zostawi nam to. Ja myślę, że tak będzie. Tak będzie lepiej. Możemy ją zbijać do 17. Teraz co prawda jej Molten Gianty będą kosztować troszkę mniej. Natomiast cały czas mamy tą opcję z Shadow Flame. Nie zanosi się na to, żeby ona miała Big Game Huntera, więc też nie może za specjalnie pozbyć się naszego olbrzyma, przynajmniej na tę chwilę. No natomiast to jest całkiem dobra opcja, żeby skończyć tę grę. Mam 11, ona ma 17, brakuje nam 6, więc z tego 2 so far. Nawet możemy zrobić tak. No całkiem szybka gra wyszła w gruncie rzeczy. Wydaje się, że po prostu Hermiona nie miała za specjalnie sensownych odpowiedzi na to, co zagraliśmy. Tak, za chwilę spróbujemy jeszcze jakiś taki przykładowy pojedynek sobie rozegrać. No i mamy drugi taki przykładowy pojedynek. Też handlock na handlocka. Zobaczymy, jak tym razem nam pójdzie. W międzyczasie spytałem się Hermiony, cóż tam ona miała na ręku. Okazało się, że nie miała ani swojego Big Game Huntera, ani Siphon Soul. Nie miała po prostu możliwości poradzić sobie z tym naszym olbrzymem. W sumie to nam wygrało grę. Teoretycznie moglibyśmy zostawić te dwie karty na początek, prawda, bo są tanie, natomiast myślę, że pozbędziemy się ich wszystkich. Ewentualnie możemy zostawić Sunfury. Nie, psz. Polujemy na Drake'a, polujemy na górskiego olbrzyma. Jest Drake? Jest Jaraxxus, to akurat nie jest to, co chciałem zobaczyć na początku, natomiast myślę, że nie jest to jakiś specjalny problem. I teraz rzecz, która jest dość ważna w przypadku handlocka. Zawsze, przynajmniej ja tak robię, nie wiem, może inni uważają, że to nie jest najlepsza opcja, zawsze używam monety po to, żeby dobrać kartę. Wtedy dobieram w pierwszej, drugiej, trzeciej turze i mój Drake robi się znacznie mocniejszy. I całkiem przy okazji mam Sowę, jakby okazało się, że ona zagra pierwsza swojego smoczka. Mamy drugi. 2, 4, 6, 8, 9, więc nie możemy już tapnąć. Możemy się za to uleczyć i coś już wystawić na stół. Teraz jeżeli ona zagra Drake'a, w sensie smokowca zmierzchu, to ja go wyciszę i zabiję ten górski olbrzym. Mogło być lepiej, nieco. Na szczęście teoretycznie jest poza zasięgiem górskiego olbrzyma, natomiast wydaje mi się, że niewiele mu to pomoże w przeżyciu. No właśnie, Mortal Kombat. Nie! Okej. Okay. Mamy Siphon Soul na następną turę. Natomiast mam zrobić tak. Shadow Flame się poszło jednak, no niestety to nie jest to, co chciałem zobaczyć. Oczywiście liczę na to, że ona nie ma drugiej sowy gdzieś tutaj skitranej na swoim ręku, a przynajmniej tego górskiego olbrzyma się pozbyłem bez używania Siphon Soul ani Big Game Huntera, także to jest stanowczo plus. Niestety jest drugi tutaj. Ale teraz mogę użyć Siphon Soul.
Oczywiście zabijamy te 3 osoby, 2-1 będziemy mieli możliwość zabicia Mortal Coilem, jeżeli uda nam się go gdzieś tam po drodze dobrać. Z tego co wiem, różnica w naszych taliach jest taka, że ona nie gra Power Overwhelming, gra Jaraxxusa, ale gra też Alexstrasę, a ja razu nie mam, a dwa, żebym nawet nie grał Alexstrasę w tej talii. No, przepraszam, że nie waliłam. Okej. No, teoretycznie moglibyśmy tego smoka skopiować. Czy dobierzemy kartę na początek? Trzeba, to nie jest to, co chciałem akurat zobaczyć. A tak przynajmniej jest jakaś szansa, że ta sowa zabije tego smoczka. Well played. Okej. Leroy. Nie? Nie, myślałem, że jakieś ostre combo z Leroyem. Możemy spokojnie wystawić tego olbrzyma. Nie chcę wystawiać za dużo rzeczy na stół, dlatego że raz, że one obydwie by zginęły od Hellfire. Dwa, że w zasadzie nie potrzebuję go tauntować raczej w tym momencie. To jest 10 plus 4. Jesteśmy pokojem jednego? Czy ja nie umiem liczyć? Jak dam to, to będzie miało 3, to będzie miało 9, to jest 12, to jest 5. Teraz ona ma darmowe Molten Gianty, ale to nic. Tak będziemy mogli je zabić. Jeżeli nie wystawi dwóch i nikt nie stauntuje, to no pograne. Natomiast zanosi się na to, że tak właśnie zrobi. Cały czas grając przeciwko Handlockowi musicie pamiętać o tym, że każdy z nich gra Molten Gianty, które po prostu kosztują coraz mniej, tak? Jak ja to zrobię, żeby nie zdechnąć na samej turze? Muszę tutaj znaleźć Big Game Panthera. To co nie jest Big Game Panther? Ale mogę zrobić. Wróć. Jak dam Power Overwhelming, to będzie 6. Ta, to jest lepsza opcja. Dla pewności uleczę się jeszcze. Zawsze mogę sobą to wyciszyć, użyć Argusa. Mam akurat 4 punkty obrażeń. I bring life. Jest i Alex. Of course. My shield. Myślę, że ją stauntuję, nawet jeżeli ona tak zaatakuje, to może to dobić Mortal Coilem, ale jest szansa, że nie zaatakuje mojej twarzy w związku z tym. Sorry, no, to jest ten problem. Na szczęście mam Molten Gianta na ręku. Teraz tak, jej został jeden Molten. Górskie wykorzystała. Twilight Drake i
Chyba nie użyła w ogóle żadnego. Jest to Maliroja i Jaraxxus. To już zależy od tego, czy ona mnie teraz zaatakuje. Jak mnie zaatakuje, to będzie kosztować 4. Wtedy będę mógł stuntować. Chcę tylko wyciszać. Natomiast muszę sobie dać jak najwięcej opcji obronnych, jak tylko mogę. Zostało 7 kart i 9. A ja cały czas mam mu jeden reset. To powinno polecić Shadowflame. No jest i Drake. To jest moja Sova i Mortal Coil. I razy z to chciałem usiąść. No, jest mój drugi olbrzym. Niestety mam na tyle dużo życia, że mogę ich co najwyżej pojedynczo zagrać. So many possibilities. I to, że Hermiona ma grubą przypminę, ona ma 6 kart na ręku. Tak, patrząc na to, mam 10 obrażeń, tak? Ona jest teoretycznie na 6 życia. Więc kwestia tego, czy opłaca jej się w ogóle tapować, w sensie używać umiejętności bohatera, czy w ogóle ma tutaj coś, co jest w stanie coś zrobić. Wiem, że gra na pewno tylko jednego Big Game Huntera, więc tego już mnie nie zabije. Tych dwóch olbrzymów również, więc... Więc o. Okej, to było dziwne. That was a mistake. Well played. No cóż. Chyba nie miała za specjalnie lepszej opcji. No, to by były dwie przykładowe gry. W przypadku Mirora zagramy sobie jeszcze jedną, w której Hermiona będzie grała Zo, także talią agresywną. No i w ten sposób jakby będziemy mieli i taką talię jako przeciwnika. Zobaczymy, jak to wyjdzie za chwilkę. No i mamy kolejny pojedynek. Tym razem Hermiona będzie grała Talią Zo, ja będę grał Handlockiem, także zobaczymy, jak to wyjdzie. W tym przypadku, tak jak wspominałem, przy pierwszym pojedynku szukamy głównie Hellfire. Też to też jest całkiem fajna opcja. Na pewno nie chcę dwa razy Sowy sobie zatrzymywać, ale jedna na pewno się przyda. No to też jest całkiem dobra opcja.
Nie wiem, czy ona w ZOO będzie grała Sowę właśnie. No, Mortal Kombat. No dobra. Hellfire. W końcu możemy smoczka zagrać, natomiast nie wiem, czy nie skończy się to. Tak, mało przyjemny. Liczyłem na to, że uda mi się dać prowokację temu Ancient Watcherowi, którego wystawiłem gdzieś tam po drodze. Natomiast niespecjalnie. Niespecjalnie się to udało. I teraz przynajmniej będę miał opcję dania taunta temu. Jeszcze smokowcowi zmierzchu. Może po prostu użyję Siphon Soul. O, myślę, że to będzie całkiem najgłupsza opcja. A w następnej turze będziemy mieli możliwość albo zagrania Siphon Soul znowu, albo stawienia sobie dwóch tauntów. Nie chcę zużywać drugiego Siphon Soul, wolałbym użyć to na Doomguarda, bo podejrzewam, że ona go gra. A tak to zawsze mam jakieś ciało na stole. To w gruncie rzeczy daje mi widza w dosłownej turze. To jest 10, to jest 8. To jest akurat 18. Więc teraz kwestia tego, czy na A zabije mnie w tej turze? Nie zabiję. No, na dwa życia. Było blisko. Szczepli Leroy dostał dwa razy. Nie wiem, jeszcze mógł ten Giant, ale się jakoś ukrałem. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o prezentację tych przykładowych pojedynków. Omówimy sobie jeszcze talię tak dokładnie, co ja akurat gram w tym moim wariancie. No i mam nadzieję, że jakby jesteście zadowoleni z tego, co pokazałem wam w formie przykładowych pojedynków. Pomyślałem, że taka opcja zagrania właśnie z kimś z widzów, z kimś ze znajomych
będzie przyjemniejsza, myślę, że i dla mnie, i może nawet też dla was, niż granie z jakimiś losowymi ludźmi. No tak przynajmniej było jakoś ciekawie. Także zapraszam was do drugiej części, omówimy sobie talię karta po karcie.